Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, a to kolejny materiał z gry Stalker Zew Prypeci. Oczywiście na modach tutaj macie wyliczone, jaka to jest wersja, jaki mamy weapon pack, spolszczenie i kto jest jego autorem. Więc mieliśmy wybierać się albo do pogłębiarki, albo do kotła, albo możemy jeszcze porozmawiać z panem Sultanem, bo ma dla mnie robotę. Sultan jest, jak widzicie, tłustym bandziorem, ma dla mnie robotę. Chcę, żebyśmy zaatakowali stalkerów późno w nocy, więc jak wrócimy, zrobimy tutaj temat. Natomiast ja zawsze, mimo tego jak jestem ubrany, jestem człowiekiem, który trzyma się ze stalkerami, wolnymi stalkerami. Ogólnie szanuję wolność, także poinformuję go i nie pozwolę na to, żeby coś tutaj się zadziało. Także ja się przyłączę do kasteta, zrobimy tutaj operację nocną. A właśnie, czy masz dla mnie coś więcej poza sroką, poza tym? Dobra, nie. No i mamy piękny poranek. 5:43. Mięsacze. Nie jestem bardzo zadowolony z tego, że się kręcą tak blisko. Ale trzeba coś z tym zagrożeniem zrobić, szczerze mówiąc. Ja mogę podejść i zaryzykować strzelanie z sajgi. Ale myślę, że nie. Myślę, że nie. Plus, co jest właśnie fajne, w tym weapon packu mamy sobie takiego kałacha, który strzela amunicją 7.62, której normalnie, z tego co wiem, w stalkerze nie ma. Jest 5.45 do tych krótkich kałachów. I no. O kurczę, dziki, dzikusie, pieski, kokosowe. Jeszcze jeden. Już? Okej. Okay. No, więc jesteśmy zaraz przy pogłębiarce. Mamy piękną tutaj atmosferę poranną, gdzie nic nie widać. Spokojnie, ja tak samo nic nie widzę, jak wy nic nie widzicie. Przez tą mgłę poranną rzeczy się wynurzają. No, mogę cały czas chodzić w ciągu dnia, ale z drugiej strony stalker też jest fajny, jak ma właśnie takie klimaty, że się idzie, nic nie widać. Chodzi w napromieniowane miejsca metalowe. Później trzeba używać leków przeciwpromiennych. A całe szczęście mam, prawda? Mam. Trzeba też uważać, żeby się na nic nie naciąć. No i proszę, nasz detektor wykrywa jakiś artefakt. Rzeczywiście jest tam jakieś źródło światła. I powiem tak, ja byłbym w stanie zrobić tutaj sztuczkę, że się przecisnę przez to okno, bo ono nie jest jakieś tam nie wiadomo jak małe. Wpadnę sobie przy okazji tutaj w anomalię. O. Okej. Mamy tutaj na pewno jakiś artefakt. Tylko ja nie wiem, czy ja do niego podejdę. Nie podejdę. Nie od tej strony na pewno. Dobra, mamy go. Teraz musimy tylko się wydostać. Proszę bardzo, nasz pierwszy artefakt. Gwiazda wieczorna. Zwiększa nam maksymalny udźwięk. Ja przy okazji użyję sobie apteczki. To oczywiście nie zniweluje mojego promieniowania, które jest na bardzo wysokim poziomie. Dlatego teraz sobie zażyjemy leki przeciwpromienne. Podniesiemy ten artefakt. I jak zauważyliście, mamy zapis. I trochę pojawiło się takie mikroprzycięcie. Mikroprzycięcie pojawia się zawsze, kiedy pojawiają się BN, bohaterowie niezależni. Więc jako ja wyskoczę sobie przez to okno, w którym się normalnie tutaj mieszczę. Wy pewnie się nie zmieścicie, z racji tego, że na wanilii kucanie jest jakieś, no nie wiem, może coś tego typu. Gdzieś do tego stopnia. No ale dobra, to nieważne. No w każdym razie, no jesteśmy w stanie na tyle kucnąć, że się mieścimy w tym okienku. To nie jest żadna jakaś tam, powiedzmy, fizyka rakietowa. Rzeczywiście model postaci się mieści. Ale nieistotne. W każdym razie, jest tutaj ktoś, kto nazywa się Tuńczyk. Czy tam płotka, piuna chyba on był po angielsku. W każdym razie, no powiedzmy, że razem z dwoma kolegami chcą nas napaść. I jak podejdziemy, to poprosi o to, żebyśmy oddali mu artefakt albo nas zastrzelą. I tutaj ma takich koleżków, o. I ja normalnie, no byłbym zmuszony, żeby wyjść przez taki tunel, który od razu jest tutaj przy Tuńczyku. Także myślę... Myślę, że porozmawiamy sobie z kolegą. Oddamy mu grzecznie artefakt, widzisz?
Ciszy, ciszy. Idź, idź. Jeszcze otaliocy ciebie zaatakują. No i proszę bardzo, oddaliśmy mu, bo on później by nas zastrzelił, to byłaby pułapka. A że ja nie współpracuję z takimi bandytami. Już granaty? Ja nie wiem, czy on nie wyciągnął granatu. Teraz zobaczymy, czy wybuchnie. Dobra, chyba nie. No, więc jak widzicie, bycie dobrym się nie opłaca, bo to niby stalkerzy, ale zwykli bandyci, którzy chcieli nas wyrolować. Że, no niestety. A gdybyśmy rozwiązali to pokojowo, to byśmy chyba dostali tylko jakiegoś tysiaka marnego. Także no, za ciężką pracę nie pozwolę, żeby ktoś się bogacił tutaj. Moją ciężką pracę. Ten kałak wydaje mi się być zbyt rozwalony, więc nawet nie będę go dźwigał. Reszta wydaje się być w porządku. No. Więc to jest nasz pierwszy, właściwie drugi zdobyty artefakt, bo pierwszą była Gwiazda Wieczorna. Jak widzicie, już jest 6:30, już się zaczyna robić jaśniej, zaczynają się pojawiać lens flary, a my idziemy do Moniki, do anomalii Monika. Czemu się tak to nazywa? Nie wiem. Ktoś wytłumaczy? Ktoś mądry w komentarzach wie, do czego to jest nawiązanie? Bo ja na przykład nie wiem. Ale jak widzicie, mamy tutaj kolegę Pietruchę i jego ziomeczka. I to takie typowe podpuszczanie jest. Nie przejmuj się, biegnij dalej. Ja myślę, że to się źle skończy. Mi już jest za ciepło, jak podchodzę tam. On idzie z detektorem, bo tam jest artefakt. Oj! Widzisz? Twój kombinezon wytrzyma. Nie zatrzymuj się. No nie wiem, ja mam złe przeczucie. Mam nadzieję, że nic mu się nie stanie. Kurde! Muszę pomóc Pietruszce. Chodź tu, brachu! Wstawaj szybko! Wycofuj się! Raz, dwa! Do tyłu! Przy okazji chyba zabrałem mu jego broń. No i za darmo otrzymujemy kulę ognistą. To jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Jak się go zapytamy o płaskowyż, też nadam informację, że jest jakiś gościu w barce, który może coś wiedzieć na ten temat. No i sobie tu posiedzą. I szydło tutaj oczywiście też jest naszym kolegą. Gdybym włączył celownik, to byli oni by już dla nas na zielono. Ja bez celownika gram, żeby była większa imersja i żeby nie było takiego łatwego przycelowania, chociaż no wiadomo, środek ekranu to zazwyczaj jest gdzieś, gdzie te pociski polecą. Natomiast ostatnio wiem, że jak robiłem sztuczkę na nagrywaniu, że wyrzucałem broń, to kolega normalnie po nią wstawał i szedł, żeby sobie ją wziąć. Ale mimo wszystko, o, no właśnie, już by chciał po nią iść. No, ale my musimy jeszcze coś z tego kociołka wyciągnąć, więc możemy sobie tą kulę ognistą zarzucić, żeby tutaj wytrzymać te termosolonezy. I mamy, korale mamy, dziękuję. A czy jest tutaj jeszcze kryształ? Bo wiem, że na poprzednich nagraniach udało mi się złapać kryształ, ale chyba go nie ma. Możliwe, że go nie ma. No trudno. Czyli losowe pojawianie się artefaktów też jest jak najbardziej. Dobra, możemy to zdjąć, bo to stanowi dla nas zagrożenie. Walniemy sobie wódeczkę, pojemy chlebkiem z kiełbaską i powinniśmy wyzdrowieć. O nie, jednak nie. Trochę tej choroby popromiennej mi zostało. No to wracamy na Skadowsk, myślę. Patrzymy na to, jak pięknie tutaj rozświetla nas lens flare. Ewentualnie możemy jeszcze zahaczyć przez popielone gospodarstwo. Chociaż ta choroba popromienna mnie trochę martwi i to, że mi stamina ucieka. Jak wypiję Energola? Dobra, jakoś jest w miarę stabilnie. 45 i 3 może być. No i schowaliśmy się za górką, słoneczko nas już nie oświetla, to się ciemniej robi. I teraz tak, spalone gospodarstwo, bardzo niebezpieczne, bo to też będą tutaj anomalie, które mogą nas spopielić. U góry tutaj znajduje się VSS Vintores, po którego właśnie teraz idę. Nie jest to może najmądrzejsze, bo jest tutaj sporo rzeczy, które może mnie przyjarać, jak kiepura przysłowiowego. O, już mnie przyjarało. Zakładaj w sumie w takim wypadku kryształ i wynosimy się stąd.
Ja jestem w stanie poświęcić się i wziąć tabletki przeciwpromienne, niż dać się podpalić. Patrząc na to, że mam gówniany płaszczyk, to szczerze mówiąc to jest potrzebne. No i tutaj mamy Wintara. Dziękuję bardzo za współpracę. Wyskakuję stąd. Proszę mnie stąd zabrać. Zdejmujemy to, żeby już się bardziej nie promieniować. Wódeczki nie mamy, więc ostatnie tutaj moje pieniądze, ciężko zarobione, idą na leki przeciwpromienne. No i co, Wintara już mamy. Tylko teraz jest bez celownika, rzecz jasna, bo gramy na modzie, który robi, że celowniki są fajne. I można je mieć w postaci 3D, a nie takiej nakładki dwuwymiarowej, także to też jest fajne. No i pod tym gospodarstwem moglibyśmy znaleźć kolegę Stoga. Jak mi się... Wow! Kogoś chyba zombifikowało. Co to miało być? Oczywiście, że są zombifikowani. Okej, okay, to nie było miłe i znalazłem CZ-kę. Trochę późno, ale jest CZ-a. Co lubię w CZ-ce? Full auto. Jako pistolet. Więc może być kieszonkowym SMG, kiedy chodzimy sobie z detektorem. No. No i byśmy mieli już tutaj detektor niedźwiedź za darmo, za który ja zapłaciłem. Mówi się trudno. Teraz tak, żeby dostać się w to miejsce, no to byśmy musieli zeskoczyć do jaskinek. Ja wiem, że gdzieś tutaj na spalonym gospodarstwie jest taka fajna bańka, banieczka, baniuszka, która mogłaby przenieść mnie do jednej z ogończy, ale na razie myślę, że nie jestem na tyle gotowy. Czyżbym był przeciążony? Jestem już przeciążony, dobra. To nie zrobimy tego. Teraz idziemy najpierw sprzedać ten złom, który mamy. Ewentualnie odłożyć tą sajgę, bo ona jest całkiem ciężka. Jestem już w stanie biegać? Jestem, ale jakakolwiek jedna podniesiona rzecz mnie spowolni. Czy w tym miejscu, do którego idę, jest to dobry pomysł, żeby być tak opóźnionym? Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie nie. No dobra, więc teraz sobie z górki na pazurki, idziemy do jaskini. Powolutku. I tu powinien być uskok, przez który można wejść do środka. Już widzę, że jakieś chemiczne anomalie się dzieją. Dobra, więc napiszmy Stog. To nie będzie Joker. I już wlazłem w jakieś chemiczne solonezy. Mamy tutaj sporo anomalii. Okej, ten tunel jest niebezpieczny. Dokładnie, pierwsza śmierć. Tak czułem. Tym pancerzem to się tak nie zrobi. Bo wiem, że gdzieś chyba kawałek dalej jest wejście, którym powinniśmy wchodzić. Tak mi się wydaje, że to było gdzieś... Tutaj? To chyba jest to wejście, tak mi się kojarzy. Tak. To jest dokładnie to wejście. Dobra, więc tędy nie pójdziemy. I tutaj będzie nasz kolega po lewej stronie. Pirek to żwirek mnie tutaj gnębi i jest ciało naszego Stoga. Tak jak mówiłem, trafił do bardzo niefajnego miejsca, bardzo niebezpiecznego. Kotlecik sobie przygarnąłem, albo meat chunk. Jest kotlecik. No i tutaj znajdujemy Stuga. Stoug. I mamy kombinezon świt przy nim. Kardan, ten stary pijak. Nie dość, że jak się napija, przebieramy się. Nie chce. Tu jest dobrze, nigdzie się nie śpieszy. To jeszcze najechał na mnie i kawalarza, że niby jesteśmy młodzi i na niczym się nie znamy. Kawalarz to też nie zły agregat. Kurzył się, złapał torbę i poszedł. Kiedy ja uspokajałem Kardana, zniknął nie wiadomo gdzie. I co ja mam zrobić? Pić z tym starym kretynem? Dziękuję, postoję. Ta jego wódka to niezły szajs. Fuj. A pomyśleć, że na początku tak dobrze się zapowiadało. No niestety. Także jednego kolegę znaleźliśmy. I no nie skończył za dobrze. Teraz jeśli dobrze pamiętam, to wyjście powinno być bezpieczne. Dokładnie. Okej, okay. No biegać już sobie nie pobiegamy. Także jeśli chcecie wejść, no to tym tutaj... wejściem stąd. Południowym.
bo to jest spalone gospodarstwo, chciałem powiedzieć południowe gospodarstwo, no ale tak, jeśli północ mamy u góry, no to tutaj od południowego wejścia. No i możemy iść, zanieść to PDA od Stoga, jest bardzo niezadowolony, no i martwy. Plus mamy też kombinezon na start, świt, który jest już ulepszony troszkę, więc jeśli chodzi o sam początek, no to mówię, bo jak gracie sobie jako ten waniliowy Diektiarow, no to mówię, zaczynacie z tym samym kombinezonem, no tutaj macie go trochę ulepszonego. A teraz rzeczywiście czuć tę progresję, trochę polatałem w tym płaszczu, byłem podatny na kule, dosłownie na wszystko. Jedna anomalia jest w stanie mnie zjeść. Coś widzę tutaj pełno ludu. Bardzo dużo. Cześć. Siemano. Maneczko, kolaneczko, jak to mówią. Ty mi pewnie dasz trochę lepsze ceny, więc tobie to sprzedam. Zamieniam się w słów. Nie, dobra, spoko. Bawcie się, panowie. A ja cały czas nie mogę biegać. Niestety. Dobra, mam dla ciebie artefakt z pogłębiarki. Proszę bardzo, 3000. To nie jest dużo. Teraz dla ciebie mam PDA Stoga, no niestety. No i zobaczymy, czy znajdziemy kawalarza. Masz tutaj jedną flaszkę. Za ciężką pracę. Za ciężką pracę, dokładnie, kolego. Za ciężką pracę. Mamy ładne artefakty. Trzeciej mu nie dajemy. No teraz na razie nie mamy tych narzędzi. Ale spokojnie, wszystko w swoim czasie. Za 224, no to niewiele, myślę. Niewielki koszt, a sprzedamy to i tak, pewnie z zyskiem. Także mam dla ciebie ten cały szajs. Szkoda, że z CZ-tą już się nie pobawię, no ale wydarzenia potoczyły się troszkę inaczej. Okej, mamy 8000, nie jest źle. Ty widzę, że już masz nowy asortyment, kolego. Masz coś, co mogłoby mnie interesować? Niekoniecznie. Masz tłumiki, ale nie do mojej broni, bo to są te na 5,45, na krótkie kałaszki. Dobra, ja jeszcze póki Kardan ma dobry nastrój, wezmę tę moją podstawową broń, którą będę trzymał na pamiątkę. Nic z nią więcej nie robił, nigdy więcej jej nie użyję. Chyba, że użyję. W gruncie rzeczy moglibyśmy się tymczasowo przesiąść na tego kałaszka. I wtedy z tłumikiem polecieć, to nie byłoby złym wyborem. Dobra. To zrobimy tak. Na razie ten mój ulepszony kałach poleży sobie tutaj. Amunicję tą lepszą kałachową oddajemy. Tu już mamy jakąś wyposażoną, także źle nie jest. No Wintar razem z tą amunicją tutaj, jak mówiłem, piękny zestaw do wyjścia na Jupiter mi się wydaje będzie. Jak już się troszkę bardziej przygotujemy. Puszkę odłożymy na razie. I zobaczymy, czy może nasz kolega lekarz nie ma czegoś dla nas. A masz. Bardzo dobrze. Cieszy mnie to niezmiennie. I chyba będę musiał też się zaopatrzyć w jakieś dwa zestawy pierwszej pomocy w razie W. Dziękuję za biznes. Do widzenia, do widzenia. Ślepogienia. Pistolecik odkładamy, z nim nigdzie nie idziemy. Natomiast ten karabinek mógłbym sobie ulepszyć. Więc tak, do 5,45 tłumik miałeś tutaj? Tłumik PBS, a to jest TGP. To jest do tych długich. No właśnie. Celownika sobie nie kupię, bo celowniki są bardzo drogie. Także lepiej, żebym się przyzwyczaił do Iron Sightów. No dobra. Może do tej mojej broni prosiłbym o większy magazynek i o kompensację odrzutu. Dobra, teraz powinno być naprawdę przyjemnie. Niezawodność, odrzut, niezawodność, odrzut. No tutaj nie ma sensu kupować tej noktowizji pierwszej kategorii, bo to, nie wiem, oczy bolą, tak? Dobra. 46 poproszę. Jeden w komorze, hehe.
Jedną flaszkę można zostawić dla Cardana na wypadek, jak będziemy coś chcieli robić. No i co? I te artefakty, które mamy, nie są w żaden sposób jakieś mega zjawiskowe. Więc jakich potrzebujesz? Muszla, świetlik, śnieżynka. Nie mam ani jednej z nich. Dlatego na razie mogę ci sprzedać. Korali mamy, nie sprzedam. Masz kotlet. Kryształ też masz. I gwiazdę wieczorną również też masz. 9600. Jest to w miarę dobre, jeśli chodzi o kasę. No i co? Możemy teraz się szykować do tego naszego nocnego najazdu, prawda? Potrzebowałbym tylko zobaczyć. Troki tutaj nie znajdziemy. Zaginionego łowcy poszukam. No i atak. Zdecyduj, co zrobić. No, raczej chyba z kastetem idziemy na nocną operację i na tym zakończymy, myślę. Także... Chodź, kastecik, samolecik. Dobra, no to pomogę wam. Idziemy od razu. I tak będziemy mieli tutaj autosave'a, także nie ma co się przejmować. Ale jest noc. Nic nie widać. No i co, idziemy oskubać stalkerów, prawda? Zrobimy z nich gniazdę. Ej, co się dzieje? Nie sy. Weź na luz. Pójdzie jak po maśle. I powiem tak, ja mogę zdecydować, żeby im pomóc, albo ich oskubać, natomiast jestem typem człowieka, który zaraz zacznie strzelać im w plecy. Najczęściej robiłem to samodzielnie, ale nie chciałbym ryzykować. A no, jestem też bardzo głodny, zauważyłem. To na minus. O kurde, granat! Dobra. Zakładam, że atak odparty, kastet już leży. A gdzieś jeszcze jeden chyba kolega powinien być. Mieli trochę większą grupę uderzeniową. No jest. Dobra, kolega już tu widzę, jego broń główną przytulił. Mówi się trudno, nie można mieć wszystkiego. Bardzo ładna strzelba, Baikał, jak dobrze pamiętam, prawda? Co jest? Chłopie, to co ci się zadziało? Nie, Murka, przepraszam, Baikał to inny, ale też podobny właśnie. Podobna strzelba, znajomy w prawdziwym życiu ma Baikał. Podoba mi się to określenie, w prawdziwym życiu, a co, w nieprawdziwym nie ma? I co, Spartacus jest na dole, jak mniemam, prawda? Nasi tutaj stalkerzy nie otrzymali żadnych strat, jest Spartacus. Dostaniemy od niego nagrodę. Mamy drani. Mamy drani, bandaż, wódeczka. Schowek, leki przeciwpromienne, jak dla mnie super układ. A poza tym destabilizujemy sułtana i jego bandyckie ścierwa, które tutaj robią nam niepotrzebny syf. Zjemy sobie chlebek, żeby być poniżej progu 50 kilo i biegniemy. Ciemną noc, spokojnie, ja też nic nie widzę, jest godzina 23. Tak się robi właśnie operacje w nocy, w zamglonym terenie. No dobra, energolka można sobie fuknąć, myślę. Krzywdy nie zrobi. Wiem, że w jednej z takich rur jest schowek, ale to chyba gdzieś w tej części gdzieś północnej mi się wydaje. To nieistotne. Dobra. Udało się i teraz tak. Idziemy do strażnicy. Ja nie wiem, czy ja dam radę, kolego. Ja to najpierw bym się przespał. Ja mam nadzieję tylko, że nie za szybko się podjąłem tej pomocy. Jeśli tak, no to się mówi trudno. To będziemy lecieć i w nocy robić takie operacje. Choć wolałbym, szczerze mówiąc, nie. Mhm. Dobra, artefakty odkładamy. Dużo wódki mam. Więc tak, na pewno 4 flaszki zawsze warto mieć w zanadrzu. Na 2 manewry około kardanowe, jak ja je nazywam. Nic nie musimy naprawiać, poza tym Tyson 201. Zwróci nam się, powinno się zwrócić. Pistolecik to tak za 300 może pójdzie, nie? 214, ledwo co. No ale przynajmniej złomnie leży na ziemi, tak? Dobra, więc masz flaszki, masz to.
No i pięknie, 25 minut na nagraniu. Ja jeszcze zobaczę tylko, czy nasz lekarz ma nowy asortyment. Ma, bardzo ładnie, no bo zrobiliśmy fast travel. Chodzi o czas podróży. Nie, nie teraz. Nie teraz? Dobrze. Okej, okay, czyli pod F2 mogę sobie przydzielić barwinka. Znaczy właściwie to na odwrót, ja lubię mieć to na pierwszym i apteczkę na drugim. F1 się leczysz, kolego. No. Pod F4 możemy dać CNR-go. Będzie lepiej. Tak, sowa, wiem, hut, śmieszne. Tłumik do Saigi. Aha, bo to PBS-ok, to on ogólnie pewnie ale czekaj, PBS-4 to PBS-1, nie? Aha, bardzo dobrze. A czy nabawiłeś się tłumików do tej broni? Nie. Wszystkiego innego. Ale dla 7,62, dobra, to ja tylko szybko zobaczę do tego mojego dużego kałahamasz. Dobrze, będę całował twoje żądanie. Nie, też PBS-1, czyli to jest dokładnie ten sam, co tutaj na sajdze. A ty miałeś tylko jedną sztukę tłumika, prawda? Miałeś więcej PBS-iaków. No nie miałeś. Jezu, jakie te lunety są drogie, chłopie. Niepoważny jesteś. Ale ogarnęliśmy temat jak zawodowcy. Mamy 26 minut, myślę, że prześpię się do rana i zobaczymy, czy nasze zadanie się spieprzy. Jeśli się nie spieprzy, no to super. Ale chyba się nie... Okej. Okay. Czyli się nie powiodło, czyli musimy je robić w nocy. Ha, ha, ha. Bardzo zabawnie. Czyli robimy transakcje w nocy. Nice. Dobra, najemników też ogarnę w wolnym czasie. Czy masz cały czas ten tłumik, czy tobie się zmienił asortyment i już go nie masz? Aha, zmienił mu się asortyment, czajcie to? No komedia. Czy ty posąg jesteś? Jak coś masz, to wyduś to z siebie. A jak mogę sobie chociaż do krótkiego kałacha wziąć tłumik teraz. Dobra, dziękuję. No pocałuję. A, źle się mam. Dobrze, więc teraz w tym miejscu odbędzie się wymiana. W nocy. Idealnie. Północ. Zerowa widoczność. No, ja lubię sobie utrudniać, tak? Ale może dzięki temu bitrate na YouTube będzie lepszy. O, promieniowanie, cześć. Żadnej flachy sobie nie zostawiłem. Trudno, to mamy większe wyzwanie. Będę powoli tracił zdrowie. Jak to wygląda mniej więcej? No, fajnie, nie? Widzę tyle, co wy. A nawet i mniej. Ale tak bazowy DXTR wygląda, jak przychodzi do zony. A to już nie jest zabawne, jak jest taki upaszony, że tak powiem. Chimera? Nie, mięsacz. Albo ten, pijawka mogła być, bo to takie dźwięki tajemnicze. Dobra. Coś jeszcze jest. A, cześć Sportakusie, witam cię ponownie. Nie pokazuj się wartownikom. Łatwo ci mówić. Dobra, ale to mi się wydaje, że pokażę wam w kolejnym materiale, bo mamy już 30 minut praktycznie. Także dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. I do zobaczenia.